Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Macie się przeprosić nawzajem. Ale nikt mi nie powiedział, że była praca domowa. To jest w twoim interesie dowiedzieć się, co było zadane. Ja nie uznaję szczęśliwego numerka. No i widzę las rąk. Jesteście najgorszą klasą w całej szkole. No już prostszych zadań dać nie mogłam. Macie dużo sprawdzianów w tym tygodniu. To wpiszę jako kartkówkę. Mnie inne przedmioty nie obchodzą. Uwaga! To będzie na maturze. Tego nie będziemy przerabiać, to będziecie mieli na studiach. To pominiemy, bo to już mieliście w szkole średniej. Ja was do bierzmowania nie dopuszczę. Ja wiem, że wy jesteście humanistami, ale matematykę to akurat trzeba znać. Uczcie się do testu szóstoklasisty, to powinno być najważniejsze dla was teraz. Uczcie się do egzaminu gimnazjalnego, to jest dla was najważniejsze. Uczcie się do matury, od niej zależy wasze całe życie. Powiedz na głos, może się wszyscy pośmiejemy. Przepraszam bardzo, czy ja wam w czymś przeszkadzam? Na randkę to później się umawiajcie. Chcesz mnie zastąpić? Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Ty taki mądry chłopak jesteś, ale strasznie leniwy. I zdajesz sobie sprawę, że jesteś debilem. Kartkówka to też forma odpowiedzi. Szanowna młodzieży! Tak, to ty sobie do kolegi możesz mówić. Nie piszę, tylko jest napisane. Z zadania domowego może cię usprawiedliwić tylko akt zgonu. Dziewczyno, jak ty się podcierasz tymi tipsami? Marek, coś mi się tu stało z tym komputerem. Ty jesteś starszy, powinieneś dawać przykład kolego. Jesteście już prawie dorośli. Zachowujcie się. Misie to są w zoo. Chcesz iść do toalety? A przerwy nie było? Trójka to też jest dobra ocena. Och, adwokat się znalazł. Usiądź koło okna. Może cię oświeci. A gdzie te rączki? Sprawdziła pani sprawdziany? Nie, mam sprawdziany innej klasy do sprawdzania. Wasze zachowanie jest skandaliczne. Cała klasa dostaje uwagę. Możecie podziękować koledze. Dzwonek jest dla nauczyciela. Jak chcesz wychodzić sobie w czasie lekcji do toalety, to załatw sobie zaświadczenie, że masz problemy z pęcherzem. A jakby ci kolega kazał skoczyć z okna, to też by skoczył? Wyciągamy kartki. To nie jest sprawdzian, tylko kartkówka. Test. To co? Widzimy się za rok. Mogę iść wysmarkać nos? Wydmuchać, chciałeś powiedzieć. Niestety, jedynka. Mam wam podzielić ocenę na dwa? I cioniuniu, takie trudne było. Czy ty jesteś istotką rozumną? Bo z tego co widzę, to chyba nie. Nie za wesoło wam ta ostatnia ławka? To co? Widzimy się na poprawce. Powiedz mi, internecie, jak zaliczyć największy fail na klasowych Mikołajkach? Ja poczekam.